Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o sprawie porwania w 1983 roku Emanueli Orlandi, córki watykańskiego urzędnika, której nigdy nie odnaleziono. Dowiecie się, jak bardzo ta sprawa wiąże się z zamachem na Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. Po 40 latach, jakie minęły od tego wydarzenia, tą sprawą znowu zainteresowali się włoscy śledczy. Dowiecie się dlaczego. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Była godzina 16, 22 czerwca 1983 roku, gdy Emanuela Orlandi wyszła z domu, spiesząc się na zajęcia w szkole muzycznej. Po zajęciach, które skończyły się około 19, udała się na pobliski przystanek autobusowy. Tam spotkała koleżankę, która wsiadła do innego autobusu. To był ostatni moment, kiedy widziano Emanuelę Orlandi. Dwie godziny później, gdy dziewczyna nie dotarła do domu, zaniepokojeni rodzice udali się na policję, aby zgłosić zaginięcie córki. Podskórnie jednak czuli, że stało się coś złego. Tak zaczęła się sprawa porwania Emanueli Orlandi, córki watykańskiego urzędnika Ercola Orlandiego. Przez kolejne dni włoska policja intensywnie poszukiwała dziewczyny, ale bez rezultatu. Po kilku dniach sprawę zaginięcia Orlandi przekazano do Wydziału Operacyjnego Rzymskich Karabinierów. Ten ustalił niebawem, że dziewczyna została porwana. Jak zeznała jedna z jej koleżanek, Orlandi miała nawiązać kontakt z jakimś mężczyzną, który miał jej zaproponować pracę w firmie Avon. Ten mężczyzna miał ją potem zabrać do samochodu, w którym miała zostać odurzona za pomocą środka usypiającego. Nie ustalono tylko, w jakim celu została porwana. Sprawę porwania Emanueli Orlandi zaczęto wiązać z tajemniczymi zdarzeniami, do jakich od kilku miesięcy dochodziło w Watykanie. Jednym z nich było porwanie 7 maja 1983 roku 15-letniej Mirelli Gregori, która również chciała pracować dla firmy Avon. Innymi takimi zdarzeniami było obserwowanie przez nieznanych mężczyzn córki Camillo Cibina, szefa Głównego Biura Ochrony Watykanu, oraz córki Rafaela Gugela, papieskiego kamerdynera. Co ciekawe, obie z nich przyjaźniły się z Orlandi. Śledczy ustalili również, że o możliwości porwania kogoś z Watykanu wiedzieli zarówno watykańscy urzędnicy, jak i szefowie papieskiej gwardii szwajcarskiej. Takie ostrzeżenie mieli przekazać do Watykanu agenci tajnych francuskich służb. Pronto. Trzy dni po porwaniu Emanueli do domu państwa Orlandi zaczęli dzwonić nieznani osobnicy, podając zarówno informacje prawdziwe, jak i fałszywe na temat córki. 5 lipca 1983 roku do watykańskiego sekretariatu stanu zadzwonił inny nieznany rozmówca, który zażądał, aby Jan Paweł II w zamian za uwolnienie Orlandi spowodował zwolnienie z więzienia tureckiego zamachowca Alego Akçı. Telefony z takim samym żądaniem odebrała również włoska agencja informacyjna ANSA oraz adwokat rodziny Orlandi, mecenas Gennaro Egidio. W zaistniałej sytuacji włoscy śledczy postanowili ponownie przesłuchać przebywającego w rzymskim więzieniu Rebibbia Alego Akçı. W czasie tego przesłuchania turecki zamachowiec był mocno przestraszony.
Oznajmił jednak śledczym, że nie ma pojęcia, kto porwał Orlandi. Tymczasem porywacze dziewczyny dalej prowadzili swoją własną grę. Przesłali do agencji ANSA taśmę z nagraniem przerażających krzyków dziewczyny i jej wołaniem o pomoc. Ta taśma miała wywrzeć presję na polskiego papieża i zmusić go do podjęcia działań w sprawie uwolnienia Akczy. 4 sierpnia 1983 roku w nadesłanym do ANSY komunikacie turecki front wyzwolenia, sygnujący się jako front Türkisch, poinformował, że to on stoi za porwaniem Orlandi. Tureckie władze zdementowały jednak tę informację. 29 sierpnia 1983 roku do adwokata rodziny Orlandi, Gennaro Egidio, dotarł list porwanej dziewczyny, w którym miała ona zakomunikować, że żyje, ale jest pilnowana przez ludzi mówiących nieznanym jej językiem. 2 dni później agencja ANSA otrzymała kolejny list, tym razem napisany po turecku, w którym to liście zakomunikowano, że za porwaniem dziewczyny stoi inna turecka organizacja – Szare Wilki. Kilkanaście dni później do włoskiej telewizji RAI trafił kolejny list od porywaczy. W tym liście oskarżono Watykan o dezinformację w sprawie porwania dziewczyny, ale z tego listu wynikało również, że porywacze doskonale znają sytuację w Watykanie i są w stanie przechwycić wszystkie jego informacje. To wszystko rodziło coraz więcej spekulacji na temat całej sprawy, które znajdowały swoje odbicie w publikacjach włoskiej prasy. Oficjalnie Watykan do sprawy porwania Orlandi podchodził bardzo ostrożnie, ale później, w miarę rozwoju śledztwa w tej sprawie, wielu watykańskich urzędników zaczęło wykazywać spore zdenerwowanie. Było tak zwłaszcza wtedy, gdy śledczy zaczęli stawiać im pytania dotyczące ich postępowania. Zdziwiło ich to, że odpowiedzialny za ochronę Watykanu Camillo Cibin przez wiele miesięcy ukrywał istotne dla bezpieczeństwa Watykanu fakty. Podobne zdziwienie śledczych wywołała postawa papieskiego kamerdynera Angelo Gugela, który również nie nadawał dalszego biegu informacjom, które otrzymywał. To wszystko sprawiało, że włoscy śledczy coraz bardziej nabierali przekonania, że pomiędzy porywaczami a Watykanem toczą się jakieś tajne negocjacje i że ich przedmiotem jest tak naprawdę sprawa uwolnienia Akczy. Zastanawiali się również nad tym, dlaczego w komunikatach porywaczy pojawiło się nazwisko kardynała Agostino Casarolego, szefa watykańskiego sekretariatu stanu, który był wtedy w konflikcie z Janem Pawłem II z powodu prowadzonej przez niego polityki wschodniej. Śledczych niepokoiło również to, że watykańscy urzędnicy ukrywają przed nimi odebrane od porywaczy telefony, jak również prowadzone z nimi rozmowy. Zastanawiali się, dlaczego Watykan ustami wiceszefa swojego biura prasowego, księdza Pierfranco Pastore, 19 lipca 1983 roku wydał oświadczenie, w którym poinformował, że sam Akcza nie zamierza skorzystać z hipotetycznego uwolnienia w związku ze sprawą porwania Orlandi. To rodziło kolejne podejrzenia. W lipcu 1983 roku watykański dziennik Osservatore Romano nieoczekiwanie wysunął tezę mówiącą o tym, że porwanie Orlandi może mieć związek ze sprawą Banku Watykańskiego, a w szczególności ze śmiercią współpracującego prezesa Banku Ambrosiano Roberto Calviego, którego w czerwcu 1982 roku znaleziono powieszonego pod jednym z londyńskich mostów. Ale w postawie Watykanu od początku istniała wyraźna różnica pomiędzy watykańskimi urzędnikami a samym papieżem. Ci pierwsi byli bardzo pasywni w sprawie porwanej Orlandi. Z kolei dla Jana Pawła II była to wielka tragedia, wobec której nie zamierzał być bierny.
desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi. Już 3 lipca 1983 roku papież wygłosił swój pierwszy apel w sprawie uwolnienia porwanej dziewczyny. Potem te apele ponawiał średnio co 3 dni. 27 lipca 1983 roku spotkał się z rodziną Orlandi, w trakcie którego to spotkania ogarnęły go bardzo silne emocje, które znalazły upust w płaczu. Kilka miesięcy później, w dzień Bożego Narodzenia 1983 roku, Jan Paweł II osobiście udał się do domu państwa Orlandich i ponownie rozmawiał z nimi. Nazwał wówczas porwanie ich córki aktem międzynarodowego terroryzmu. 2 dni później papież odbył również osobistą rozmowę z Alim Akçom w rzymskim więzieniu Rebibia, w czasie której to rozmowy dopytywał go o porwaną dziewczynę. Po tym spotkaniu papież złożył deklarację: zrobimy wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby dziewczynka wróciła do domu. Wiele wskazuje na to, że za sprawą porwania Emanueli Orlandi stały służby specjalne komunistycznego bloku. Już pierwsze ustalenia włoskich śledczych sugerowały, że porywacze nie pochodzili z Turcji. Większość listów i komunikatów, które wysłali, zostało napisanych przy użyciu różnych technik dezinformacji. Wątek tureckich organizacji, czyli Frontu Türkisch i Szarych Wilków, które pojawiły się w tej sprawie, był jedynie elementem tej dezinformacji. Rodzi się więc zasadnicze pytanie, które ze służb komunistycznego bloku mogły stać za porwaniem Emanueli Orlandi? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo wszystkie z nich działały wówczas w Watykanie. Uwzględniając jednak cały kontekst sprawy zamachu na Jana Pawła II i późniejszych zdarzeń, jakie po nim nastąpiły, można jednak stwierdzić, że kluczową rolę w porwaniu Emanueli Orlandi mogli odegrać 2 agenci bułgarskich służb: Jordan Ormankow i Stefan Markow Petko. Udając bułgarskich sędziów śledczych, przybyli do Włoch i zdołali przesłuchać Alego Akcze. To właśnie po tym przesłuchaniu Akcza zaczął zmieniać swoje zeznania i wycofywać się z tak zwanego bułgarskiego tropu. Co jeszcze bardziej ciekawe, zanim Ormankow i Petkow przybyli do Rzymu, przebywali w kwaterze głównej Stasi na terenie Berlina Wschodniego. To właśnie tam miał powstać plan operacji Pabst, której celem miało być zmuszenie Akczy do zmiany wcześniej złożonych zeznań. Porwanie Orlandi było na pewno częścią tej operacji. Istnieje zresztą wyraźna korelacja zdarzeń, jakie miały miejsce w tej sprawie. 20 czerwca 1983 roku Ormankow i Petkow przybyli do Rzymu. 24 czerwca 1983 roku opuścili Wieczne Miasto. 22 czerwca 1983 roku porwana zostaje Emanuela Orlandi. W tym samym dniu Akcza zaczyna zmieniać swoje zeznania, wycofując swoje oskarżenia wobec Bułgarów związane z udziałem w zamachu na papieża. Wiele wskazuje na to, że Ormankow i Petkow kierowali pierwszą fazą porwania Orlandi i współdziałali w tym zakresie z rezydującymi w Rzymie agentami wschodnio-niemieckiej Stasi, wśród których byli członkowie tureckich Szarych Wilków, Jalcin Özbey i Ali Batman. To właśnie dlatego porywacze sygnowali swoje komunikaty Frontem Türkisch. Ale wschodnio-niemiecka Stasi miała w Watykanie także innych swoich agentów, między innymi ojca Eugena Bramerca oraz kapitana Aloisa Estermana z Gwardii Szwajcarskiej. Ten ostatni na bieżąco informował porywaczy o działaniach Watykanu w sprawie Orlandi.
W siedzibie głównej Stasi powstawały również komunikaty porywaczy. A zatem rola bułgarskich i wschodnio-niemieckich służb w sprawie porwania Emanueli Orlandi wydaje się być bezdyskusyjna. Jednak mało prawdopodobne jest to, że nie konsultowały one swoich działań z centralą KGB w Moskwie. Pomimo upływu 40 lat, sprawa porwania Emanueli Orlandi nie została wyjaśniona. Nadal nie wiemy, co stało się z porwaną dziewczyną, ale być może ulegnie to zmianie. W styczniu bieżącego roku watykański promotor sprawiedliwości Alessandro Didi zapowiedział, że wszystkie akta, dokumenty, raporty i zeznania związane z tą sprawą zostaną ponownie zbadane w celu wyjaśnienia szeregu pytań, jakie istnieją w tej sprawie. Many people expressed solidarity and showed great support in my search for the truth. Ta zaskakująca informacja była wynikiem presji kampanii medialnej, jaką od lat prowadził brat porwanej, Pietro Orlandi. Ale była też wynikiem zupełnie nowych informacji, które pojawiły się w tej sprawie. Część z nich została zaprezentowana w dokumencie zatytułowanym Dziewczyna z Watykanu, wyemitowanym w Netflixie. W każdym razie, zarówno Watykan, jak i włoskie władze są mocno zainteresowane tym, aby wyjaśnić wreszcie tajemnicę porwania Emanueli Orlandi. Czy tak się stanie? Tego jednak nie wiemy. W moim następnym filmie opowiem Państwu o kulisach zawartego w 1985 roku przez generała Wojciecha Jaruzelskiego nieformalnego porozumienia z Davidem Rockefellerem, najbardziej wpływowym magnatem finansowym świata. Dowiecie się, dlaczego nienawidzący zachodniej demokracji i kapitalizmu Jaruzelski zawarł to porozumienie i jakie były jego konsekwencje dla Polski. Ten film zatytułowałem Wszystkie tajemnice paktu Jaruzelski-Rockefeller. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom. Pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Grzegorz Łojko, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Dariusz Czarnotta, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Piotr Kos, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.